Szanowni Państwo, otwieram 9. sesję Rady Gminy Borowka. Na początku witam serdecznie wszystkich Państwa przybyłych. Witam Pana Wójta, witam Pani Skarbni, witam Pana Sekretarza, witam Dyrektorów i Kierowników poszczególnych pionów organizacyjnych gminy, witam sołtysów z naszych sołectw, witam serdecznie wszystkich. Szanowni Państwo, na podstawie obecności stwierdzam kworum. Sprawa pracuje dzisiaj w pełnym składzie, także bardzo się cieszę, że wszyscy jesteśmy. Drodzy Państwo, otrzymaliście porządek dzisiejszych obrad. Ja proponuję wprowadzić następujące zmiany, jeżeli Państwo pozwolicie oczywiście. W punkcie 4, Szanowni Państwo, proszę o wykreślenie, jest tutaj taki punkt, powołanie zespołu do opiniowania kandydatów na radników. Jest tam dopisek, propozycja składu osobowego zespołu. To się po prostu wzięło z tym, że to miało być na komisji, natomiast tutaj zostało to omyłkowo również dopisane. Państwo otrzymali to z tym tekstem i bardzo proszę, żeby to wykreślić. Po prostu propozycje już zostały podane na komisji, więc nie ma sensu drugi raz tego robić. Proponuję również, Szanowni Państwo, w punkcie 6 rzymskim prowadzić punkt 7 na wniosek oczywiście komisji. Na wspólnym posiedzeniu padły takie wnioski. W punkcie 7 proponuję powołanie uchwały w sprawie starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara. I w punkcie 8 wyrażenie poparcia dla uchwały nr 5 łamane przez 8 przez 58 przez 15 Rady Powiatu Bielska-Białej z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie stanowiska odnośnie braku alokacji środków na finansowanie powiatowych inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szanowni Państwo, kto jest za tym, aby wprowadzić punkt 7 dotyczący poparcia starania Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy lotniska w Pyrzowicach im. Wojciecha Kilara? Proszę o podniesienie ręki. Jedno głośny, bardzo dziękuję. I kto z Państwa jest za wprowadzeniem punktu 8, czyli wyraźnie poparcia dla uchwały nr 5 łamane przez 8 przez 58 przez 15 Rady Powiatu Bielskiego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo, również jednogłośnie. Czy mają Państwo jeszcze jakieś wnioski? No nie, dziękuję w takim razie. Szanowni. Tak. Dobrze, w takim razie, Szanowni Państwo, ktoś z Państwa chciałby się zapoznać z protokołem z 7 sesji i z 8 nadzwyczajnej sesji, aby w odpowiednim. Dobrze, punkcie postawić wniosek. Czy pan władza? Pan władza jest gotowa, dobrze, proszę. W takim razie, Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 3. Działalność międzysesyjna Wójta Gminy. Oddaję głos panu Wójtowi. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni i Goście, w okresie od dnia 2 czerwca przechodzimy do sesji Rady Gminy Porąbka. Podjąłem m.in. następujące działania. Wydałem zarządzenia, w których m.in. wykonano zmiany w uchwały budżetowej gminy oraz planach finansowych urzędów gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy. Zmiany wykonane zostały na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz oparciu o uchwałę Rady Gminy Porąbka. Zmiany w sprawie wysokości opłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni szkolnych publicznego gimnazjum imieniem Jana Pawła II w Porąbce zmieniają opłatę za wynajem sali lekcyjnej z 15 zł za godzinę na 25 zł netto. Plus VAT. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2014 Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Biblioteki Publicznej w Porąbce. Przystąpiono do czynności mających na celu określenie warunków przedłużenia umowy z dotychczasowych wykazów działań wyznaczonych numerami 1884 przez 15 i 1885 położonych w Porąbce, okres pierwszy. Przyjmuję, że umowa zostanie zawarta na okres 5 lat. Stawka części wynosi 19,60 plus VAT, który zostanie przeznaczony na podwyższenie rozwiska szkolnego. Przedszkolu Porąbce oraz nowy publiczny przedszkole w gminie Kusia Wrocka Bujakowie. Mówiłem, że umowa zostanie zawarta na okres 5 lat. Stawka wynosi 6,18 groszy za jeden kwadratowy. Dostępny grunty pod ogródek przedszkolny to jest stawka 7 groszy za jeden kwadratowy. Lokale dla gruntów zostaną przeznaczone do prowadzenia działalności statutowej przedszkola.
sprawie oddania uchwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynku stanowiącej własność gminy Borąbka oznaczonej numerem 1125/1 o powierzchni 14,35 m2 burzynej Czańsk na rzecz publicznego przedszkola w Czańsku. Przyjmuję, że uchwały zarząd ustanowiony jest na czas oznaczony. Nieruchomość zostanie dana w uchwały zarząd na cele oświatowe związane z prowadzeniem działalności statutowej publicznego przedszkola nr 1 w Czańsku. Przeprowadzono konkurs ofert o dotacje na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na wsparcie realizacji zadań publicznych przeznaczone środki w wysokości 6 tysięcy złotych. Dokonano zatwierdzenia planu ochrony informacji niejawnych użytkowników gminy Borąbka. Przystąpiono do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wymóg wykonawcy, to jest wymiany stropu w szkole podstawowej w Borąbce, taką modernizacji ścian budynku ośrodka zdrowia w Czańsku wraz z robotami towarzyszącymi, to jest dokończenie robót w sprawie remontu dróg gminnych na terenie Borąbka, gminy Borąbka. Powołano komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Przygotowane zostały projekty na dzisiejszą sesję dotyczące trzeciej na nadzwyczajną, to jest 8. sesja Rady Gminy Borąbka w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia zawartego między gminą Borąbka a gminą Namysłu oraz na dzisiejszą sesję Rady Gminy, to jest 9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu gminnego w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej 1456S Czajnik Borąbka gminy Borąbka w sprawie dokonania zmian w prawie gospodarczym gminy Borąbka na 2015 rok i w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Borąbka na lata 2015-2022 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia sieci publicznych przedszkolnych oraz podziału przedszkolnych publicznych szkołach prowadzonych przez gminę, w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich dzierżawienia oraz wynajmowania, w sprawie rozwiązania spółki turystyczno-narciarskiej Żar, spółka z o z siedzibą w Borąbce, w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdrowionych dzieci i młodzieży w gminie Borąbka. Niezależnie od powyższego, w wyniku przeprowadzenia procedury w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Borąbka Sołectwo-Kobielnice. Wykonawca to jest konsorcjum LIDER z RIM, spółka z Omiędzy Brodzie Bialskie. Wartość umowy brutto 908 335,49 zł. W tym podatek w wartości 23%, co stanowi kwotę 169 851,35 zł, a wartość netto inwestycji 38 484,14 zł. W sprawie remontu ulicy Kłosowej w Sołeckiej Borąbka oraz ulicy Kronowej w Sołeckiej Bujałku wykonawca to jest przedsiębiorstwo budowlano-drogowo-mostowe Drogbud, Franciszek Fryc, Krótkowice. Wartość umowy 169 529,03 zł. Od 1 czerwca 2015 roku kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Borąbka podpisał umowę ze Śląskim Bankiem Żywności do uczestnictwa w programie operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program 2015 na dostawę żywności dla 287 najuboższych osób z terenu gminy Borąbka. Zostały złożone wnioski o podręczniki szkolne w ramach wyprawki szkolne dla klas trzecich szkół podstawowych oraz pieśniach wyprawnych uczęszczających do szkół na terenie gminy Borąbka o dotacje na darmowe podręczniki dla klas pierwszej, drugiej, czwartej szkół podstawowych oraz dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół na terenie gminy Borąbka. Na wniosek złożony przez wójta gminy przyznano środki na doposażenie stołówek szkolnych w wysokości 7 tysięcy złotych dla każdej z trzech szkół przygotowujących posiłki. 26 czerwca zakończyły się zajęcia dydaktyczne w szkołach. Zostały wręczone laureatom, finalistom olimpiad przedmiotowych dyplomy i nagrody.
Wypłacone zostały stypendia szkolne za okres styczeń 2015 do czerwca 2015 dla ponad 150 uczniów na kwotę 95 tysięcy złotych. W tym czasie odbyły się również imprezy takie jak 9 czerwca odbył się rajd młodzieżowy pod nazwą Wiosenne Człapu-Człap, zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej Oddział w Chorobce, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminę Siostry Kultury w Polsce. Wzięła w nim udział młodzież oraz dzieci ze szkół z całej gminy. 13-14 czerwca w Czańsku na stadionie RKS odbył się festyn rodzinny pod nazwą Dni Czańca. Jest to cykliczna impreza zorganizowana przez Gminę Siostry Kultury w Polsce. Impreza uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży. 27 i 28 czerwca w Porąbce na stadionie RKS odbył się festyn rodzinny Dni Porąbki. Impreza uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży oraz koncert otwarty Zajmowej Kultury w Porąbce. Dziękuję za wyraźniejsze wydarzenie, które mieliśmy w czasie ostatniej sesji. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Szanowni Państwo, w międzyczasie doszedł pan komendant. Witamy pana komendanta policji serdecznie na naszej sesji. I przechodzimy do punktu 4. Interpelacje i zapytania radnych. Drodzy Państwo, macie głos, bardzo proszę. Bardzo proszę pan. Proszę Państwa, takie pytanie, bo często się zgłaszają do mnie mieszkańcy z Czańca, konkretnie ulica Pukowska, odcinek z Mokry na Domarce. Tam bardzo często dochodzi do takich niebezpiecznych sytuacji, gdzie ścinają pojazdy z Pukowska, ścinają zakręt. Czy jest taka możliwość, ale zdaję sobie sprawę, że to jest ulica powiatowa, rzeka powiatowa, czy jest taka możliwość, żeby tam po prostu, nie wiem, wyznaczyć środek jedni? Żeby nie wiem, ludzie wiedzieli mniej więcej, jak jechać, czy czuć, czy nie czuć. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze? Pani Marta, wyzwanie się pozwolić. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, mam kilka pytań. Pierwsze to oczywiście data, pyta, będę powtarzać, kiedy w końcu będzie realizacja inwestycji odnośnie dwóch lamp na Zagłębokrzu, bo myślę, że ona już jest daleko posunięta do przodu. Ale pytanie, mieszkańcy mnie pytają, kiedy w końcu? Jest następne pytanie od mieszkańców, mieszkających przy ulicy Zagłębocze i ulicy Zielonej. Czy jest szansa na nowe oświetlenie właśnie na tej ulicy? To też jest już przeze mnie powtarzane, ponieważ ostatnio pan wójt uzasadniał swoją odpowiedź od oświetlenia LED-owego, a wiemy, że odstępujemy na razie tutaj w realizacji tego projektu. Także to pytanie ponawiam. Mieszkańcy zwrócili mi uwagę jeszcze na kwestię bezpieczeństwa na ulicy, na skrzyżowaniu ulicy Zielonej i Zagłębocza. Tam jest znak punktu pierwszeństwa przejazdu od ulicy Zielonej, natomiast nie ma znaku pierwszeństwa przejazdu od ulicy Zagłębocze. Jak ludzie jadą, to często jest tak, że jest obserwowane, że obydwie samochody się zatrzymują. Czy można by było ewentualnie znak pierwszeństwo przejazdu na ulicy Zagłębocze postawić z jednej i z drugiej strony, czyli od strony Gulowic i od strony Czańca. Jest jeszcze jedna kwestia, czy można by było się przyglądnąć, również to jest pytanie od mieszkańców ulicy Zagłębocze, nierównomiernemu rozmieszczeniu oświetlenia na tej ulicy, żeby można było po prostu ewentualnie pewne lampy poprzekładać na słupy już istniejące. To jest takie pytanie mieszkańców również mają. I następne pytanie mam, panie wójcie, ja bardzo dziękuję pani skarbnik za informację odnośnie wydatków na promocję gminy w tamtym roku. Ta informacja jest dość szczegółowa, dlatego bardzo dziękuję. I mam pytanie, ponieważ to jest coś takiego, że pan wójt zwiększył sobie tę kwotę, z państwo pamiętają, myśmy tą obcięli, żeby dopłaty dla mieszkańców zrobić, o 80 tysięcy, zostało bodajże 20, już nie pamiętam, kilka tysięcy. I pan wójt tą kwotę zwiększył w ciągu roku do 122 583 zł na promocję, z czego największa kasa poszła na obsługę prasową gminy. Promocja w prasie lokalnej Prasa Beskidzka, Beskidzki Dom Mediów, Bielsko-Biała, aż 52 321,14
groszy. W związku z tym ja mam takie pytanie, panie wójcie. Co to była za promocja w trasie lokalnej, bo nie wiem, czy państwo niektórzy pamiętają. Pojawiły się takie bardzo dziwne, sponsorowane artykuły w Krańce Beskidzkiej. Ja pytałam, kto za to zapłaci. Pan wójt powiedział, że nie wie się dobie, ale prawdopodobnie nie urząd. No i teraz moje wątpliwości się pojawiają. I mam pytanie, czy podobne wydatki są w tym roku realizowane? Czy gmina realizuje wydatki na obsługę prasową gminy? I ile? Czy są umowy podpisane? Również mam pytanie odnośnie materiałów promocyjnych za blisko 13 757 zł. Tu są wydawnictwa, zdjęcia, spotkania opłatkowe i dni porąbki. Te materiały. Ja mam pytanie, jakie to są wydawnictwa, bo tutaj nic nie było powiedziane. Nie wiem, jakie wydawnictwa, w związku z tym nie mogę wysunąć żadnych wniosków, jak ta promocja gminy przez te wydawnictwa była realizowana. Ale najbardziej interesuje mnie to, jak to wygląda w tym roku. Jaki jest koszt obsługi prasowej? Czy zawarto umowy? I na jakie kwoty? Czy ile nas to będzie kosztowało? To ja mam. Dziękuję bardzo. Panie Urzędzie, proszę. Bardzo ja mam jedno pytanie. Panie wójcie, chodzi mi o dokonanie zmian w punkcie 1b. Chodzi o wynajem sali lekcyjnej z kwoty 15 zł netto za godzinę 25 tysięcy zł netto. 25 zł, przepraszam, daleko poleciałam. Czy to, co chodzi o salę dla przedszkola, dla dzieci przedszkolnych? Bardzo bym prosił. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze? Panie wójcie, chyba poruszana, nie wiem czy uciekło, chodzi mi o ulicę kardynała Karola Wojtyły, ta co idzie od Krzyżówki, nie? Bo to tam też ci to mieszkańcy tutaj rozmawiałem, tymi mi właśnie o tych studzienkach, które są budowane w asfalcie, że one są raczej źle umieszczone, że ta woda stoi i tych pieszych zalewa, dwa, no to no akurat tak zwrócił mi się uwagę, jechałem do porąbki, no to według mnie to jest robione jak w książce pisze tutaj te studzienki, to jest obetonowana. Tam wygląda jak oni by to robili później, bo normalnie tego asfaltu nie dość, że zapadnie, te kołami się wpada jak się jedzie, to jeszcze po prostu, no taki puzzle są już z tego asfaltu, nie? Czy to jest jeszcze po prostu, można to reklamować, czy to już jest po czasie, no bo żeby to chociaż lepikiem zalali, bo jak to dalej tam będzie trwała jedna zima i zostaną tam wielkie dziury, nie? Na jakim etapie, czy po prostu możemy to jeszcze reklamować? Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Szanowni Państwo, w ostatniej komisji wzrosło zainteresowanie mieszkańców wynajętym gruntem na Bukowcu pod budowę ryszami ścieków. Z kopii umowy, jaką posiadam, wynika, że czynsz dzierżawny to jest kwota 400 zł miesięcznie za powierzchnię 0,4 hektara. Chciałbym zapytać, czy w jakim oparciu o co został ten czynsz dzierżawny ustalony? Czy to na podstawie jakichś średnich cen rynkowych, czy na podstawie pertraktacji, prowadzonych rozmów z firmą, która to wynajęła, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest, z tej kopii, której posiadam, nie wynika, aby umowa ta była konsultowana z jakimkolwiek prawnikiem. To znaczy nie ma podpisów. Nikt się nie podpisał z szanownych prawników obsługujących gminę, a jest ich bardzo dużo. Więc chciałbym wiedzieć, czy ona w ogóle była konsultowana, czy nie była konsultowana, jeżeli tak, to przez jakiego prawnika. I trzecie pytanie dotyczące tej samej sprawy. Czy panu wójtowi jest wiadomo, jakie będzie rzeczywiste przeznaczenie tego ośrodka? Dlatego, że szereg mieszkańców jest zaniepokojonych, pojawiły się informacjami, że rzekomo ma być to również ośrodek socjalny dla osób zwalnianych z zakładów karnych, osób, które przebywały w różnego rodzaju ośrodkach odwykowych, między innymi dla zwalnianych narkomanów i tak dalej. Chciałbym się dowiedzieć, czy polega to naprawdę, czy to rzeczywiście ten ośrodek ma mieć taki cel, czy panu cokolwiek na ten temat wiadomo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze? Bardzo proszę. Pan Krzysztof Filarski. Panie wójcie, odnośnie działalności międzysesyjnej. Informacje, jaki jest zakres planowanych prac, jeśli chodzi o cyklon, konsorcję, z powodu
kiedy te prace miałyby się rozpocząć. Jak sygnalizowała mi pani sołtys, tam jest również problem z firmą Aqua, która ma tam jakąś nieszczelność. Droga ta jest częściowo przez wodę infiltrowana. W związku z tym istotne jest, żeby dobrze zgrać te obydwa problemy ze sobą i je rozwiązać. Tak, żeby nie trzeba było za chwilkę tego, miejmy nadzieję, od tego asfaltu naruszać, usuwając szkody ze strony Aqua. To jest jedna rzecz. Druga to już wniosek mieszkańców, a w zasadzie zapytanie mieszkańców. Ciągle w Krakowie powtarza się informacja, bo trudno mówić o jej wiarygodności, dotycząca planowanego zagospodarowania stawów krowiennickich. Czy to pod kątem kompostowni, czy to pod kątem wieczarni, obydwie te działalności są niezwykle dla mieszkańców uciążliwe. W związku z tym mam takie pytanie. Czy warunki zagospodarowania terenu w tym rejonie, w rejonie stawów krowiennickich, pozwalają na budowę kompostowni, pieczarkami lub innych podobnie uciążliwych obiektów? To jest pierwsze pytanie. Drugie, czy to Urzędu Gminy, jakikolwiek podmiot do chwili obecnej skierował wniosek o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych na tym terenie? No i trzecie, to taki wniosek, aby zwrócić się do starostwa powiatowego z zapytaniem, czy ktoś, znowu jakikolwiek podmiot, do starostwa występował o wydanie decyzji pozwolenia na budowę tego typu obiektów na terenie stawów krowiennickich. Dziękuję. Okay. Kto z Państwa chciał zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Tak, przechodzimy do tego. Powołanie komisji uchwał wniosku. Bardzo proszę o podawanie kandydatów. Kto z Państwa? Andrzej Wicki, Rada Zgody. Kto jeszcze? Pani Eugenia Gula, Rada Zgody. Kto jeszcze z Państwa? Jeżeli nie, to bardzo proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za tym, aby komisja uchwał wniosków pracowała w przedstawionym składzie, czyli pani Eugenia Kula i pan Andrzej Żywiecki. Kto jest za? Marek, przepraszam bardzo. Proszę pana. Dziękuję dogłośnie. Bardzo proszę komisję uchwał wniosku zajmie miejsca. Proszę za pomnik. Zacząłem na Andrzej. Zmiany i podpunkt A. Plan gospodarczy na 2015 rok. Bardzo proszę przewodniczącego wspólnej komisji o przedstawienie opinii. Panie przewodniczący, szanowni zebrani, połączone komisje budżetu, samorządu, rozwoju społeczno-gospodarczego, przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz komisja kultury, oświaty, zdrowia, rodziny, sportu, na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczącej zmian w planie gospodarczym na 2015 rok. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Komisję Uchwał Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 9 rzymskie łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie gospodarczym Gminy Porąbka na 2015 rok. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach zwyczajowo przyjętych na obszarze gminy. Bardzo dziękuję. Kto w takim razie z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do podpunktu B. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Porąbka na lata 2015-2022. Oddaję głos panu przewodniczącemu. Również pozytywnie komisje zaopiniowały projekt uchwały dotyczącej zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Porąbka na lata 2015-2022. Dziękuję bardzo. Czy jakieś uwagi, szanowni państwo? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Komisję Uchwał Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 9 rzymskie łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 czerwca 2015 roku w
sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Porąbka na lata 2015-2022. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie budynku urzędu gminy oraz na obszarze SOS w miejscach zwyczajowo przyjętych. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu C. Dokonanie zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok. Panie Przewodniczący, proszę o przedstawienie opinii. Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi, Szanowni Państwo? Nie widzę. W takim razie proszę Komisję Uchwał Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 9 z 2015 roku Rady Gminy Porąbka w sprawie dokonania zmiany w uchwale budżetowej na 2015 rok. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. Udzielenie pomocy finansowej na rzecz powiatu mielskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej 1456S Czaniec Porąbka, gminie Porąbka. Panie Przewodniczący, proszę opinię. Połączone komisje również pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący udzielania pomocy finansowej na rzecz powiatu mielskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej 1456S Czaniec Porąbka. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę Komisję Uwagi o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 1 łamane na 2015 Rady Gminy Porąbka z 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej na rzecz powiatu bielskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej 1456S Czarny Porąbka w gminie Porąbka. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Zmiana uchwały w przedmiocie ustalania sieci publicznej przedszkoli oraz oddziału przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez gminę. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący zmian uchwały w przedmiocie ustalania sieci publicznej przedszkoli oraz oddziału przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez gminę. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. Proszę Komisję Uchwały o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 9 uchwalona przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie ustawienia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez gminę. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Powołanie zespołu do opiniowania kandydatów na ławników. Panie Przewodniczący, proszę o przedstawienie opinii. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników. Proponując następujący skład zespołu. Pani Maria Wedra, wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Pani Eugenia Kula, radna. Pan Andrzej Pasymowski, radny, pani Ewelina Fabia Pantela, radca prawny i pan Kazimierz Gałuszka, sekretarz gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi zaproponowanych osób na stanowisko? Nie ma. W takim razie proszę Komisję Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 9 rzymskie łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt piąty. Zmiana uchwały w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich dzierżawienia lub wynajmowania. Bardzo proszę Panie Przewodniczący o opinię. Połączone komisje również pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich dzierżawienia lub wynajmowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzeba Państwa jakieś uwagi?
Dziękuję. W takim razie proszę Komisję Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 9/2015 Rady Gminy Borowce z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowce. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dwie osoby przeciw. Dziękuję bardzo. Uchwała przechodzi większością głosów. Punkt 6. Wyrażenie zgody na rozwiązanie spółki stacji turystyczno-narciarska Żar, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Porąbce. Panie Przewodniczący, proszę o przedstawienie opinii. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki stacja turystyczno-narciarska Żar, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Porąbce. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Bardzo proszę, pan Kocęba. Uwagi na to, że nie mogłem komisji odnośnie zapytać, jakie gmina to za koszty związane z działalnością. Pomijam udziały w spółce, jakie koszty to miała związane z działalnością, czy w ogóle spółka zaprowadziła jakieś do branży. Dwa, jaki będzie koszt likwidacji tej spółki? Bo z tego co wiem, to gorzej jest likwidować spółkę, znaczy łatwiej jest założyć spółkę, niż ją likwidować. Pan Wójt, bardzo proszę. To znaczy, ja już mówię ostatnio na komisji. Ja nie wniosła żadnych kosztów dodatkowych do tych udziałów, które wniosła do spółki, które przez te lata zostały na jakieś tam sprawy związane z funkcjonowaniem spółki, no brzydko mówiąc, zjedzone. A poza tym żadnych kosztów żeśmy nie podnieśli, nie będziemy żadnych kosztów ponosić w związku z rozwiązaniem tej spółki. No, to znaczy, udziały to były po 2500 ze strony gminy i to wszystko, co gmina poniosła. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Komisję uchwał wniosku o przedstawienie uchwały. Uchwała nr 9/2015 Wójta Gminy Porąbka w sprawie rozwiązania spółki stacji turystyczno-narciarska Żar, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedzibą w Porąbce. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Dziękuję bardzo. W takim razie kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Poparcie starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący, o opinię. Połączone komisje zawnioskowały o wprowadzenie do porządku obrad 9 sesji Rady Gminy projektu uchwały w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imieniu Wojciecha Kilara. Bardzo dziękuję. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę Komisję o wniosku o przedstawienie projektu. Uchwała nr 9/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Wyrażenie poparcia dla uchwały nr 5/8/58/58/15 Rady Powiatu w Bielsku Białej z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie stanowiska odnośnie braku alokacji środków na finansowanie powiatowych inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o opinię. Komisje również zawnioskowały o wprowadzenie do porządku dzisiejszej sesji punktu wyrażenia poparcia dla uchwały nr 5/8/58/15 Rady Powiatu z Bielska z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie stanowiska odnośnie braku alokacji środków na finansowanie powiatowych inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Bardzo dziękuję. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę Komisję uchwały wniosków o przedstawienie uchwały. Uchwała nr 9/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały nr 5/8/58/58/15 Rady Powiatu Gdańskiej Białej z dnia 30 kwietnia 2015 roku. W sprawie stanowiska wnosi braku alokacji środków na finansowanie powiatowych inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednocześnie Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do punktu 7, czyli odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, ogłaszam 10 minut przerwy, bo tych pytań było, to będzie Pan